Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Was w kolejnym Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Poszczególne minuty, w które możecie kliknąć z odpowiedziami, są w opisie filmu, a my dzisiaj mamy przed sobą kolejną dawkę Waszych pytań i moich odpowiedzi. Zapraszam! Pierwsze pytanie jest od Katarzyny. Czy low carb ma sens? Keto jest zbyt restrykcyjne dla mnie. Jedyne, czego się obawiam na low carb, to, że organizm będzie wskakiwał i wyskakiwał z ketozy ciągle. Czy on się zaadaptuje w końcu do low carb? Jaki jest jakiś pośredni stan, że bierze trochę energii z węgli, a trochę z tłuszczu? I od razu, co bardzo lubię, jak Wy odpowiadacie sobie w komentarzach nawzajem, Kasia odpowiedziała: tak, wchodzenie i wychodzenie z ketozy towarzyszy nam od milionów lat, nasz organizm jest super mądry i dostosuje się do panujących warunków. Dokładnie, Kasiu, ja się z Tobą w zupełności zgadzam. I rzeczywiście, jeżeli w ogóle mamy elastyczność metaboliczną, tak, czyli że potrafimy korzystać zarówno z ciał ketonowych, jak i z węglowodanów, a tak być właśnie powinno i to jest ten stan, do którego dążymy, to w ogóle nie musimy przechodzić na keto, tylko możemy być na low carbie i jeżeli się będziemy z tym dobrze czuć, to jakby wszystko będzie ok. Jak będziemy mieć więcej tłuszczów, będziemy korzystać z ciał ketonowych, jak będziemy mieć przedłużony post czy post nocny, będziemy automatycznie, naturalnie wchodzić w ketozę, a jeżeli będziemy jeść więcej węglowodanów, to będziemy w danym momencie korzystać właśnie z nich jako ze źródła energii. Natomiast nie wszyscy na tym low carbie od razu się dobrze czują, bo tą elastyczność metaboliczną gdzieś po drodze utracili. I powiedziałabym, że raczej większość osób to z tą elastycznością teraz ma problem. Dlatego insulinooporność, cukrzyca, otyłość i wiele, wiele innych problemów. Więc czasem lepiej jest zrobić ketoadaptację i o tym mówię w filmie już sprzed chyba roku albo i dłużej, czy keto, czy low carb, różnice i co warto, więc możesz, Katarzyno, sobie po prostu ten film obejrzeć. Natomiast jeżeli dobrze Ci się będzie sprawdzać low carb, to jak najbardziej będzie to ok. Pytanie po prostu, żeby się obserwować, czy masz wystarczająco dużo energii, no bo czasem zabieramy sobie tą glukozę, nie umie nasz organizm do końca korzystać z ciał ketonowych, więc a nie dajemy mu wystarczająco dużo tego tłuszczu albo nie zabieramy tych węglowodanów wystarczająco, żeby on w tą ketozę wszedł po prostu i zużywał ciała ketonowe, no i wtedy się pojawia problem. Ale tak jak mówię, u osoby zdrowej wcale ketoadaptacja nie jest konieczna. Jeżeli ktoś chce być na low carbie i się dobrze czuje, to tutaj nie ma żadnego problemu i my jakby z wszystkich tych makroskładników potrafimy czerpać energię, więc to będzie jak najbardziej ok. Pytanie od Marzeny. Czy można przejść od razu na redukcję? Droga Marzeno, to zależy o co Ci chodzi. Przypuszczam, że chodzi Ci o to, żeby nie robić ketoadaptacji, tylko ketoredukcję. Jeżeli pytasz o mój kurs, bo jakby, no nie wiem, do końca to pytanie nie jest sprecyzowane, czyli keto start, czy schudnij na keto, czyli od razu o ketoredukcji, to ja polecam najpierw jednak przejść keto start, bo tam jest bardzo dużo takich informacji podstawowych, które po prostu są potrzebne, żeby sobie to wszystko dobrze ogarniać, jeżeli jesteśmy początkujący. Natomiast tak naprawdę na samej ketoadaptacji już zazwyczaj chudniemy. Nie jest to oczywiście to samo, co ketoredukcja, natomiast jest bardzo dużo jakby zbieżności, więc tutaj jakby można to potraktować w ten sposób, że samo przejście na keto u wielu osób już zapoczątkowuje redukcję. Jeżeli chodzi o makro, to no na redukcji możemy też zwiększać węglowodany, więc jeżeli chcesz od razu przejść jakby redukcję, to raczej polecałabym Ci trzymać węglowodany nisko i to też nie powinno w zupełności jakby zatrzymać procesu odchudzania, więc tutaj jakby te węglowodany raczej starałabym się trzymać na niskim poziomie, żeby po prostu wejść w stan ketozy. Natomiast przy zwiększonej ilości białka, którą ja polecam u większości osób na redukcji, też nie powinno być problemu z wchodzeniem w ketozę, bo to nie jest 50% białka, tylko maksymalnie 30%. Więc w ogóle przy takim makro większość osób i tak w tą ketozę wejdzie, także tutaj nie ma problemu. Natomiast jeżeli chodzi o kaloryczność, bo być może tego dotyczyło pytanie, to ja osobiście uważam, że
Dobrze jest być na lekkim deficycie kalorycznym już na ketoadaptacji, bo to nam po prostu pomaga szybciej wejść w stan ketozy. Ja wiem, że niektórzy twierdzą, że to będzie za duży stresor dla organizmu i trzeba jeść dużo. Natomiast z mojej praktyki i z mojego doświadczenia wygląda to tak, że obcięcie kalorii o 200-300 kilokalorii na przykład to nie jest jakaś taka duża różnica, a już ten proces wejścia w ketozę jest lepszy. Ale jeżeli ktoś chce na adaptacji po prostu jeść pod korek, no to jakby też jest to jakaś opcja, więc to trzeba sobie do tego już podejść tak naprawdę indywidualnie. Pytanie od Beaty. Pani Joanno, a jak się ma SIBO i dieta keto? Oj, to jest kolejny temat rzeka, w ogóle problemy jelitowe, czy SIBO, IMO i tak dalej. I być może, jeżeli jest więcej osób zainteresowanych tym tematem, to też jest dobry pomysł na jakby zupełnie osobny odcinek, na przykład wtorkowy. Więc dajcie znać w komentarzu. Natomiast rzeczywiście na keto wiele osób zgłasza, że SIBO im zniknęło, że te wszystkie problemy, które mieliś, zniknęły, ale ja nie uważam, że dieta ketogeniczna, jakby samo żywienie ketogeniczne jest wystarczające, żeby po prostu sobie poradzić z SIBO. Nie. W ogóle temat SIBO to jest, mówię, temat rzeka i bardzo też w ostatnich latach dużo się zmienia pod kątem badań, pod kątem tego, co wiemy, pod kątem tego, w jaki sposób to leczyć. Dawniej się mówiło, że to jest jakaś dysbioza, czyli jakby ten przerost właśnie bakterii w jelicie cienkim. Teraz się mówi często, że to jest bardziej problem z nami i z tym, co się dzieje u nas, niż z tymi bakteriami, więc tutaj też należy zająć się sobą. I teraz zazwyczaj keto jest dobre przy SIBO. I ja też mam podopiecznych właśnie, którzy decydują się na keto mając SIBO i jakby przechodzimy ten proces, ale to nie tylko dieta, nieraz również jednorazowo warto to przeleczyć antybiotykami czy ziołami, ale też nie non-stop ciągle po prostu do tego wracać, czy praca z fizjoterapeutą, bo tutaj jakby to są też rzeczy związane tak fizycznie z tym, co się dzieje, jak trawimy i z czym tam jest problem, jakieś wzrosty i tak dalej. Natomiast dlatego u niektórych osób te rzeczywiście symptomy SIBO ustępują, że bakterie żywią się w dużej mierze węglowodanami, w błonnikiem i jakby to fermentują. Więc jeżeli je w dużej mierze na keto ograniczamy te produkty, czy nawet jest to po części zbieżne na przykład z dietą FODMAPS, czyli tych fruktooligosacharydów jest mniej, to rzeczywiście no, te objawy ustępują, ale to, nie, pamiętajmy, nie rozwiązuje problemu, bo jakby zagłodzenie bakterii, bo to tak trochę wygląda, przyniesie nam korzystny rezultat, no bo jak jest przerost w jelicie cienkim, no to rzeczywiście troszeczkę zmniejszymy jakby ilość tych bakterii i to powinno gdzieś się wyrównać, ale takie ciągłe zagładzanie ich i nawet prowadzenie keto w sposób niezbilansowany też do niczego dobrego nie prowadzi, bo właśnie nieraz też zgłaszały się do mnie osoby, które miały nawrót po iluś tam na przykład miesiącach od stosowania diety keto, więc to się znowu pogorszyło albo wręcz się pojawił jakiś problem. Dlatego, że jeżeli cały czas zagładzamy nasze bakterie, które są nam potrzebne, my powinniśmy żyć z nimi w symbiozie, no to też nie jest dobre rozwiązanie. Także tutaj sama dieta keto nie jest jakby według mnie wystarczająca i trzeba do tego podejść kompleksowo, bo naprawdę problem jest złożony, ale że tak powiem, da się to ogarnąć i warto, bo naprawdę te objawy SIBO mogą być bardzo uciążliwe dla wielu osób. Pytanie od Moniki. Bardzo wartościowy kanał. Bardzo chętnie słucham i zdobywam wiedzę. Dziękuję Ci bardzo, Moniko. Chciałabym wejść na IF, ale jest problem, ponieważ pracuję na 3 zmiany, więc rytm dobowy jest całkowicie zaburzony. Jak sobie rozłożyć posiłki przy IF? Chciałabym wejść na wyższy level keto, ale jak? Droga Moniko, to wszystko zależy, jak u Ciebie te zmiany wyglądają, w jakim Ty jesteś stanie zdrowia, jakie są Twoje chociażby wyniki krwi, co się tam u Ciebie dzieje i na ile ta praca zmianowa jest dla Twojego organizmu obciążeniem, bo dla niektórych jest większym obciążeniem, a dla niektórych może trochę mniejszym i lepiej sobie z tymi zmianami radzą, chociaż no, to nigdy nie jest jakby idealne rozwiązanie. Na pewno IF jest super. Ale jeżeli mamy bardzo na przykład restrykcyjny IF, czyli to okno żywieniowe jest krótkie, a czas postu jest długi,
to jest to jakiś tam stresor dla organizmu, a dodatkowym stresorem jest praca zmianowa, a może dodatkowym stresorem jest to, że się nie wysypiasz i tak dalej, zaburzony cykl okołodobowy. Więc jakby IF może być u Ciebie wypróbowany, ale nie trzymałabym się tego bardzo restrykcyjnie i jeżeli na przykład pracujesz, nie wiem, przez noc, to w Twoim przypadku nie powinien być czas zupełnego niejedzenia, bo prawdopodobnie właśnie będzie to zbyt duże przeciążenie. Także ja bym raczej dopasowywała IF do pracy zmianowej, tak żebyś się dobrze czuła. Bo niektórzy, ja też jakby miałam podopiecznych, którzy mieli różne już rodzaje pracy właśnie zmianowej i to jest też indywidualna sprawa. Niektórzy dobrze się czuli idąc do tej pracy na czczo, a niektórzy właśnie i jakby z mojego punktu widzenia zazwyczaj to się u większości osób sprawdza, dopasowywaliśmy pory posiłków różnorodnie w zależności od zmian. Czyli na przykład, jeżeli idziesz na noc, no to zjedz po prostu wieczorem jakby taki, wiesz, pełnowartościowy posiłek i być może weź sobie też coś do pracy. I wtedy w tym czasie sobie po prostu tutaj zrobisz to okno żywieniowe, około pracowo, że tak powiem. A postaraj się, kiedy będziesz odsypiać tą nockę, no to wtedy właśnie nie jeść. Jeżeli idziesz na rano, no to ja bym to zupełnie zmieniła, więc jakby tutaj myślę, że takie indywidualne dopasowanie i testowanie tego, jak się czujesz, będzie najbardziej optymalne, ale to też nie jest tak, że żeby wejść na wyższy level ketozy, to musisz po prostu wprowadzić IF. Ważniejsze jest według mnie jak najlepsze dbanie o siebie, o swoją higienę snu, wtedy kiedy rzeczywiście możesz spać. Odpowiednia odżywczość diety, czyli żeby te posiłki były gęste odżywczo, żeby raczej nie podjadać pomiędzy posiłkami, a siadać i jeść w skupieniu to, co sobie przygotowaliśmy. I to będą rzeczy, które są moim zdaniem istotniejsze niż samo poszczenie przez jak najdłuższy czas w ciągu doby. Kolejne pytanie. Jak się ma dieta keto i wysokobiałkowa do diety ludzi długowiecznych, gdzie jest sporo węglowodanów oraz deficyt kaloryczny? O długowieczności, o genetyce, epigenetyce nagrałam już też ponad rok temu na pewno film na YouTubie, więc zachęcam, żeby do niego sobie wrócić, bo tam jest dużo na ten temat. Jest taka książka Błękitne czy niebieskie strefy, która jest według mnie super, natomiast ja chyba właśnie o tym w tym filmie mówię, z tego co pamiętam, że wnioski, które tam chyba Dan Butner był autorem tej książki, wnioski, które on wysnuł, są inne od tych, które ja bym wysnuła i które wiele też osób zresztą wysnuło na podstawie tych jego obserwacji, bo tak naprawdę to, co charakteryzuje ludzi długowiecznych, to jest jedzenie zgodnie z ich miejscem, w którym żyją. Na przykład w Japonii, na Okinawie, będzie to właśnie więcej ryżu. Na Sardynii jest zupełnie inne żywienie. Niektórzy jedzą więcej mięsa, niektórzy jedzą mniej mięsa. Więc tutaj to, co jesz, jakby nie jest ważne stricte pod kątem danego produktu, bo jak sobie byście poczytali tą książkę, to właśnie w zależności od regionu te osoby jedzą te rzeczy. To, co jest wspólne pod kątem żywienia, jak najmniejszy stopień przetworzenia diety. Czyli zobaczcie, to o czym my mówimy w temacie zdrowego keto, żeby to nie było przetworzone. Dalej, to o czym ja teraz trąbię, że jeżeli mamy sezon, to starajmy się jeść sezonowo. Jak mamy borówki za oknem na krzakach, to jedzmy te borówki i nie bójmy się ich. Zresztą ja ostatnio jem borówki codziennie i to wcale nie jem ich mało, bo po prostu robię sobie przerwy w pracy i idę na krzaki i zrywam i zjadam. Jestem już w 9 miesiącu ciąży i moi drodzy, dzisiaj rano miałam ciała ketonowe we krwi, bo sobie mierzyłam glikemię i ciała ketonowe, a moja glukoza była na poziomie 4,2. Więc wcale zobaczcie te owoce i nie tylko borówki, tylko też mamy maliny i w ogóle jakby tych owoców było całkiem dużo, czereśni i tak dalej ostatnio. Więc jakby można, tak? To po prostu niczemu nie szkodzi. Poza tym u ludzi długowiecznych jest deficyt kaloryczny. No rzeczywiście i na keto też bardzo często jest deficyt kaloryczny, bo albo jesteśmy na IF-ie, albo nawet jak nie, to bardzo dużo osób łatwiej jakby trzyma się w ryzach i nie przejada się, no bo automatycznie nasz organizm już jest zaprogramowany i nauczył się tego, żeby korzystać z własnych rezerw tkanki tłuszczowej. Więc tutaj znowu jest zbieżność. Dieta keto nie jest dietą wysokobiałkową, jest umiarkowanie białkową.
Więc w tym wypadku, no tutaj jakby ta część pytania nie jest adekwatna, bo to nie jest żywienie wysokobiałkowe. Natomiast to, co jest charakterystyczne, moi drodzy, dla ludzi długowiecznych, to jakby pewien genom. I są geny długowieczności, i o tym też mówię. I jak się okazuje, właśnie mTOR, FOXO3 i tak dalej, to są geny, którym keto sprzyja, czyli keto sprzyja długowieczności i to jest jakby potwierdzone w laboratorium. Ale kolejna rzecz, którą sobie łatwo możemy sprawdzić, to jest poziom glukozy i insuliny. U osób długowiecznych, u tak zwanych szczęśliwych stulatków, ten poziom jest niski. A nieraz przechodzimy na keto, bo właśnie chcemy, żeby nasz poziom glukozy i insuliny był niski i na keto on się obniża. Więc ja uważam, że keto nie jest jedyną drogą do długowieczności, ale jest jedną z dróg, które warto rozważyć. Także taka jest odpowiedź moja na to pytanie. No dobrze. I ostatnie pytanie, a w zasadzie nie pytanie. Lucky One ma tutaj odnośnie filmu i zmian w psychice swój komentarz, którym bardzo chciałam się też z Wami podzielić. Całe życie cierpiałam na ciężką postać PMS, czyli PMDD. Tego się nie da opisać, jak w tym przypadku człowiek na tydzień przed okresem się zmienia, jakby dwie różne osoby. Dla niewtajemniczonych to jest po prostu zespół napięcia, bardzo ciężki zespół napięcia przedmiesiączkowego. Oprócz oczywistej mega złości, nie do opanowania, mega wrażliwości i płaczliwości, najgorszy jest stan totalnej beznadziei i bezsensowności. To w tym czasie zawsze łamałam wszelkie postanowienia, zajadałam emocje, popadałam w nałogi. Najmniejsze problemy potrafiły zatrząść całym moim światem od około 2 cykli. Ja nie mam nawet PMS-u. No może lekkie rozdrażnienie, ale w sytuacjach, w których zawsze byłabym rozdrażniona, niezależnie od faz cyklu. Wiedziałam, że węglowodany mocno sterują moim nastrojem, ale tego się kompletnie nie spodziewałam. Brak PMDD, nawet PMS-u, a co za tym idzie równowagi emocjonalnej. A i co mnie zaskoczyło, zero tkliwości piersi i póki co mało chudne, to dlatego i choć póki co mało chudne, to dlatego efektu jestem w stanie trwać w keto, ale może z Tobą, Asia, i Twoim kursem uda mi się dodatkowo schudnąć. Kochana, naprawdę mega się cieszę i gratuluję Ci. I rzeczywiście jesteś kolejną osobą, która potwierdza to, że zmiana stylu żywienia, zmiana podejścia do tego po prostu może nam bardzo pomóc i nieraz nawet nie spodziewamy się, że te efekty będą tak fantastyczne. Także wielkie brawa, zrobiłaś na pewno mega robotę. A jakby na spokojnie, redukcja wagi, ja zazwyczaj mówię, jest miłym skutkiem ubocznym tego, że już wszystko uregulujemy. Oczywiście na pewno te rzeczy, o których mówię w kursie o keto-redukcji, no to jest taka piguła, to jest wszystko, co wiem na temat redukcji i być może, a nawet nie być może, jestem przekonana, że znajdziesz tam wiele uwag, które jeszcze możesz i rzeczy, które jeszcze możesz wprowadzić i zmienić, żeby schudnąć. Ale jestem o Ciebie naprawdę spokojna. Także bardzo się cieszę. Cieszę się, że dzielicie się swoimi doświadczeniami, że zadajecie takie ciekawe pytania. Za tydzień spotykamy się na kolejną porcję pytań i odpowiedzi. Pozdrawiam Was ciepło, życzę dobrego tygodnia. Cześć!